wszystkim, z tej strony DSO. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Fatal Frame 2 Crimson Butterfly. Pozwólcie mi... Okej, okay, chciałam sobie tylko sprawdzić, czy pamiętam sterowanie, ale nie pamiętam, słuchajcie, jak się biega. Co jest grama? Aha, tu się wchodzi do... A, dobra. Już gitara. Okej, okay. Na czym ostatnio skończyliśmy? Zeszliśmy sobie z góry, prawda? Tam nie mamy klucza. Więc teraz tak. Może sprawdźmy po tej stronie, czy są. Tu były jeszcze jakieś drzwi. Okej. Okay. Słuchajcie, sprawdzać wszystko. Herbal medicine. Tego będziemy bardzo potrzebować w trakcie rozgrywki. You can see a tick beyond the atrium. Mm-hmm. My to widzieliśmy po drugiej stronie. Wcześniej. Są jakieś łóżka. The coordinate is hanging by is dropping from the way to the... Okay. Jest jakaś... Co? Jakieś tam... To są jakieś zwłoki, czy co? Woman's notebook. Mhm. Cały czas, słuchajcie, odnajdujemy strony tego pamiętnika, tej kobiety. I wiecie, co ja przypuszczam? Ta kobieta, która nas tutaj za każdym razem pojawia nam się jako zjawa i prowadzi nas niejako po tych pomieszczeniach, to mi się wydaje, że to jest właśnie ta Miyako. Dobrze mówię, Miyako Sudo. I ona, słuchajcie, chyba szukała tego mężczyzny. Look for me, I'm trapped in this village. Jest uwięziona w tej wiosce. I ona, wydaje mi się, słuchajcie, że ona zginęła tutaj w tej wiosce. Tylko co się wydarzyło, nie mam zielonego pojęcia. Chciałabym odkryć tutaj ten koc, ale chyba się nie da. Chyba nie możemy. Co? Są jakieś drzwiczki, ale nie mogą się otworzyć. Może się zacięły, okej. Okay. No to by było na tyle, jeżeli chodzi o to pomieszczenie. I powiem Wam, że nie mam na razie póki co alternatywy, co byśmy musieli teraz zrobić. Może... Może powinniśmy po prostu wyjść na zewnątrz. Okej, okay, no to pozamiatane. Drzwi są zamknięte. Słuchajcie, znowu ta kobieta. Zrobiłam jej fotę. Ale słuchajcie, to się dalej świeci. I ona... Przecież byliśmy dopiero w tym pokoju. Słuchajcie, musimy zrobić chyba zdjęcie tych drzwi. Tam są jakieś twarze. Wiem, co to jest za miejsce. To jest właśnie tam... To był ten taki dziwny pojemnik. Nie wiem, co tam jest. Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast w tej grze jest tak, że czasami pokazuje nam się pomieszczenie albo przedmiot, w które musimy sfotografować, aby odblokować któreś drzwi. You can view the special photos you've taken. Ok, wiem, o co chodzi. Ale to się dalej świeci. No ja już zrobiłam zdjęcie, nie chcę marnować więcej. Ok, to po prostu nie zniknie. To będzie cały czas po prostu nam tu widniało, dopóki nie sfotografujemy tego i nie otworzymy sobie w ten sposób przejścia. No to słuchajcie, pamiętam, gdzie to było. To było na końcu tam korytarza. Ej, ale tutaj też się coś świeci.
Widzicie to? Tu już znika. Chyba, że... O co chodzi? No ja widzę, że ewidentnie się świeci, słuchajcie. Tu zanika. O co chodzi? Widzicie to? Co prawda nie jest jakiś intensywny. Kurde. Ewidentnie się świeci. To już nie. Może słuchajcie, przez to, że te drzwi tam są. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Lecimy sfotografować ten dziwny pojemnik. Okej. Ej, tutaj coś... Tutaj znowu coś się świeci. Czekajcie. Nie chcę, wiecie, żebym... Nie chciałabym czegoś przegapić. Okej. Widzicie tą poświatę? To chyba dlatego, że my musimy tu podejść. Tak. Something shows in the photo. Słuchajcie, to jest ten facet. To jest ten facet, którego szukała ta... ta kobieta z pamiętnika, ale nie wiem, czy widzicie, to wygląda tak, jakby on kogoś dusił. Bo tutaj jest ręka, nie wiem, czy tu się nie wydarzyło właśnie coś takiego, że on może ją zabił, no ale jak duch może zabić, słuchajcie, człowieka? Okej. I odblokowały nam się w ten sposób drzwi. Wow! Man on the deck. Okej. Zostało mi 40, słuchajcie, slajdów. Dobra, momencik. Czekajcie, kochani. Dobra. Więc tak. Ja proponuję jeszcze raz się tu rozejrzeć. Może coś pominęłam. To był chyba ten facet w ogóle z tego zdjęcia. Znaczy zdjęcia, z tej takiej wizji przed chwilą, którą widzieliśmy. Dobra, no co, wychodzimy stąd, nie? Nie pozostaje nam nic innego, jak wyjść stąd. Okej. Idziemy do tych drzwi, które nam się odblokowały. Tam da dalej kuśtyka na tą nogę. Słuchajcie, strasznie mnie to irytuje. Czemu? Patrzcie, już się nie świeci. To słuchajcie, musiało przebijać. Tak mi się wydaje, że to musiało przebijać od tamtych drzwi. To co, wchodzimy? It's open. Okej. Otwarte. Okej. Tu już żeśmy to splądrowali. Jeszcze raz może zerknę sobie tutaj. To jest połączone z tamtym pomieszczeniem, ale nic tu nie ma. O! Nie, one nadal, słuchajcie, nie możemy się dostać tutaj. Nie wiem, o co chodzi. A, widzicie. Mio, look. W momencie, kiedy chcieliśmy opuścić to pomieszczenie, te drzwiczki nam odpadły. Coś świeci...
tutaj w tej półce. I mamy klucz. I to jest klucz pewnie tam... Wow! Nie zrobiła mi zdjęcia. Słuchajcie, jak się odwraca? Dwa razy trzeba się tak... Kurde, nie zrobiła mi zdjęcia. No szkoda. Ale widziałam, że szła ta kobieta tam. Zmaściłam to. Mamy klucz. Lecimy. Wow! Nie wiem, czy dało radę. Słuchajcie, no zrobiła mi zdjęcie, ale... Powiem wam, że idzie się zesrać tutaj. Wow! No ale już teraz jej nie było. Kurde! Ona nas ewidentnie prowadzi do tego pomieszczenia. Boję się trochę, jak tam wejdę. No, użyj tego klucza. Boję się tam wchodzić. Wow! Znowu! Zostało mi już tylko 38 slajdów. To nie jest... Czekajcie chwilkę. Okej. Okay. O, tu coś leży. No, czemu nie mogę tego wziąć? Okej, okay, znowu mamy pamiętnik, stronę pamiętnika. O, chyba ta kobieta utknęła tutaj na bardzo długo. No i ten facet nazywał się Masumi. Właśnie, już zapomniałam jego imię. To jest chyba z węglem, tak mi się wydaje. Dust to jest węgiel? Chyba tak. Okej. Okay. Jakieś dziwne. Co to? Co? Kimono. Jakie wielkie. Znowu mamy pamiętnik. I must be tired. Jestem zmęczona. Crazy place like this. Jakiś bliźniaczkach tutaj jest. Co? Że jakiś insane louder. Jakiś... Ona miała jakieś wizje chyba z przeraźliwym śmiechem dwóch bliźniaczek, które wołały nie zabijaj mnie. Powiem wam, że trochę przerażające. Ta kobieta przeraźliwie śmieje się w moim umyśle. Nie chcę więcej spać. Mhm. I słuchajcie, ta najgorsze jest to, że ta chyba kobieta, która nie żyje, miała takie same wizje, jakie my tutaj mamy. Takie mam wrażenie. No ale przesuń się, kobieto. Wow! Kurde, no nie zrobiłam jej tej foty. Czemu ty mi tutaj przeszkadzasz? Stanęła jak krowa i... Znowu mamy. Masumi found my note. Masumi odnalazł moją notatkę. Był w tej wiosce. Zobaczę się z nim wkrótce. No dziwne. Nie mogę się ruszać. Zaczekam tutaj. On wróci. On odnajdzie drogę ucieczki. Jeżeli wróci. I puste strony. Przyszedł. She also became trapped here. She came into this house looking for her boyfriend. And then where did she go? This place must be... Why? Mio!
No to moi drodzy, chyba musimy się... Dobra, wiem, że kamera obskura. Dobra, wiem jak się zrobi zdjęcie. Gdzie ona jest? Nie widzę jej. Słuchajcie, nie widzę jej. Jest! O Boże! Słuchajcie, jeżeli przytrzymamy właśnie dłużej tą kamerkę... O, tu ona chyba gdzieś z tej strony będzie wychodzić. Gdzie ona jest? Jest, widzę ją. Zginęła? Okej, rozpoczynamy chapter numer 2. Coś leży na ziemi. Zaraz to podniesiemy, natomiast, no powiem wam, trochę tak topornie mi to szło, bo ciężko tutaj z tym sterowaniem. Może sobie coś poprzestawiam. Mamy Spirit Orb. O tym wam nie powiedziałam. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Jest tu coś takiego jak upgrade'owanie tego aparatu obskura. I będziemy sobie mogli zaraz to zrobić. Ja wam pokażę, na czym to polega. I dostaliśmy jeszcze coś do radia, ale radia nie mamy. O, już mamy. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Dobra, no to wejdźmy w takim razie do menu. Najpierw może radio. Radio, do radia znajdujemy co jakiś czas takie jakby taśmy, które możemy przesłuchiwać. Generalnie są to jakieś szumy, ale dzięki temu radiu możemy dokładnie odsłuchać, co jest nagrane. Także może sprawdźmy, co mamy póki co. To jest tak jakby taki kamień, który wkładamy. Trochę możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Jest tutaj nagrane, jak ta kobieta szuka tego Masumi. Ona ewidentnie została tutaj uwięziona, ale jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób zginęła. Wydaje mi się, że została uduszona. Tylko to by było też dziwne. Dobra. Upgrade'owanie aparatu. Chyba tutaj. Add Spirit Orb. Range, Accumulation i Sensitivity. No ja myślę, że na razie póki co możemy iść w range. Więc dodamy sobie orba. Na razie nie mamy wystarczającej ilości punktów, żeby sobie jeszcze tego orba bardziej usprawnić. Więc póki co to zostawimy. Też pamiętajmy o tym, że wydaje mi się, że można było tutaj później sobie znaleźć lepszą tą kamerę obskura, ale to wszystko w swoim czasie. Póki co interesuje mnie fakt, gdzie jest, słuchajcie, nasza siostra. Tutaj trzeba jeszcze raz wszystko obszukać. Nic tu już nie ma. Coś mi tutaj się śmignęło. O, coś jest do sfotografowania. Jest. Ukrywająca się dziewczynka. No ciekawe.
Dobra. Sprawdźmy może tutaj jeszcze raz. Bo to, że czegoś nie było w pewnym momencie, to nie oznacza, że... i że jeszcze tutaj raz czegoś nie możemy przejrzeć. Wydaje mi się, że tutaj nie byliśmy. Czekajcie, czekajcie. O! Dobra. Wydaje mi się, że to wszystko. To możemy chyba stąd wyjść. My gramy teraz z siostrą. A, powiedziała, że wzywają mnie. To słuchajcie, chyba musimy za tymi karmazynowymi motylkami lecieć. Ona jest jakby w transie. Nie wiem, czy wy to widzicie. Za tymi motylami musimy biec. Jestem ciekawa, jakim sposobem ona się stąd wydostała, skoro drzwi były zamknięte. Jakaś straszna przecinka. O, tam jest jakaś postać. Ale przycina, moi drodzy. Jeszcze nie mieliśmy czegoś takiego. Okej. Maju. Maju, Maju. I Maju nie ma. Dobra, no to co? O, tam coś leży na ziemi. Hej. You found some camera equipment and film. O! Możemy, słuchajcie, spowalniać naszych przeciwników. Okej. Tylko... Oho! I mamy jeszcze coś do... O! Wiecie, co możemy dzięki temu? Dzięki temu możemy widzieć HP... duchów. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj. Chciałabym zobaczyć. O, jest tutaj. Shows the HP of the closed spirit. Tak, o to nam chodzi generalnie. Tak. Dobra. I jeszcze chciałam zobaczyć jedną rzecz. Nie mamy na tyle punktów. Nie mamy też orba. No dobra, na razie tutaj w tym momencie nic nie zrobimy. Nic nie wskuram. Dobra. Przejdźmy. Może idźmy za siostrą w takim bądź razie. Wow! Chyba, słuchajcie, musimy z nim walczyć. Musimy się naładować to na full. Wtedy będę mogła im zadać taki combo. Chyba dałam radę. Tylko musimy, słuchajcie, uważać, bo jest tutaj dwóch. Kiedy nam się to naładuje na maksa... Właśnie. I słuchajcie, wystarczyło tylko dwa razy, żeby gościa zabić. Okej, udało się. I jeszcze jeden strzał i jest po... No. Chyba nie dałam rady. O kurde. No patrzcie, co za szturmok ze mnie. Znowu chyba nie dałam rady. Nie, dałam radę, okej. Uff, słuchajcie. To są na razie pikusie. To, wiecie, takie wprowadzenie do poważniejszych walk.
każdym bądź razie... Oni coś w ogóle zostawili? Ja tak, sorry, ja tak chaotycznie mówię, ale ja się tu strasznie stresuję, kiedy ja z nimi walczę. Generalnie... Ładuje nam się ten aparat w trakcie walki, prawda? Możemy oczywiście używać zwykłych shotów. Natomiast tak jak było w przypadku tutaj tych zjaw, mogliśmy poczekać, aż naładuje się do końca. I to jest tak jakby takie combo. Natomiast musimy pamiętać, że będą się pojawiały tutaj gorsze zjawy, u których niestety nie będzie działało to combo. Więc... no będzie utrudniona sprawa tutaj, tak? Sprawdźmy. O, tutaj coś jeszcze leży. W zasadzie to powinniśmy już wyjść. Mamy tutaj herbal medicine. Co jest grane? O, ja pierdziele, widzicie to? Ja pierdykam. Kurde, nie mogę, słuchajcie, sobie jej trafić. Nie mogę. Słuchajcie, nie mogę. Tracę niepotrzebnie tylko film. Kurde, to tak strasznie szybko, słuchajcie. Dobra, teraz ją chyba walnęłam. Nie! No to jest niemożliwe, słuchajcie. Ja w to nie wierzę. No! Wow! Ale jaja. Powiem wam, że nie idzie mi to. Dobra. Zabita. Uff. No ale powiem wam, że wychodziła pięknie z tego pudełka, jak Samara z ringa. Coś jest na ziemi. Moonstone. I możemy o, i mamy orb. Świetnie. Możemy sobie teraz to spokojnie odsłuchać w radiu, więc może najpierw radio. Wydaje mi się, że to była ta kobieta mówiąca, że ciemność, mrok, ciemność nadchodzi. Takie mam wrażenie. Dobra, a propos orba, to musimy sobie dodać kolejnego. Może tutaj. Okej. I słuchajcie, mamy tutaj teraz możliwość zupgrade'owania sobie albo range'a, albo sensitivity. Może postawiłabym w ten sensitivity. I w ten sposób zostało nam 3256 punktów i póki co nie mamy w co inwestować tego na razie. Dobra. Ja myślę, że najwyższy czas
się po prostu stąd... Czy tam coś się świeciło? Nie. Najwyższy czas stąd wyjść. Na zewnątrz. Po prostu spadajmy stąd. Coś tu leży znowu. Majus Charm. Widzicie, dzięki temu radiu możemy odsłuchiwać jakby moc zaklętą w przedmiotach, jeżeli mogłabym to w ogóle tak nazwać. Majus Charm. Okej. Mogliśmy usłyszeć naszą siostrę, bliźniaczkę, którą wzywały... Tak, chcę wyjść na zewnątrz. Którą wzywały karmazynowe motyle, za którymi podążała. I twierdziła, że musi za nimi podążać w głąb wioski. Może na razie w takim razie chodźmy w drogą, którą sterowaliśmy jej siostrą. Tu chyba trzeba było odbić na prawo z tego, co... Wow. Ona to jest. To nasza siostra. To lecimy tam. Powiem wam, że strasznie tu jest. I zajebiście. Chyba możemy zrobić zdjęcie tym drzwiom. I znowu mamy karmazynowe motyle. Jest to generalnie motyw przewodni tej części. Okej. Aha. Czy wy słyszycie te dźwięki? No to zajebiście. Musimy ich zabić, słuchajcie. Niech mi się tu naładuje do końca. Naładuj się. Naładuje się to, czy nie? No! Jej. Słuchajcie, za jednym strzałem. I mamy ścinę, niestety. Moi drodzy, mamy ścinę. Wow, sieknął mnie. Dobra, z tym nie ma się co bawić, moi drodzy. Okej, dało radę. Też zginął. Może coś zostawili. Ale mi za... Nie powiem co. Nie zostawili nic, bo by się świeciło na ziemi. Ale jaja. Nie wiem teraz tylko, czy mam iść tu na górę, czy tutaj. Chyba tutaj. Generalnie tak, żeby odblokować te drzwi, tak to interpretuję, musimy znaleźć karmazynowe motyle i je fotografować? Nie wiem. Mogę im zrobić zdjęcie? Nie mogę. One mnie, słuchajcie, gdzieś prowadzą. Tylko gdzie?
Widzę, że się świeci. Frozen man, zamarznięty mężczyzna. Okej. Okay. Tu nas poprowadziło. Mam iść tutaj? Yai! What are you still doing here? Who are you? The ritual will begin soon. If that happens... Okej, moi drodzy, to jest jakiś gość, który nam powiedział przed chwilką, że za chwilę, za niedługo rozpocznie się jakiś rytuał i że powinniśmy generalnie... Powinno nas już tu nie być. Tylko, że nasza bohaterka gościa nie kojarzy. Jest w domku ceremonialnym. Musisz ją... stamtąd zabrać. Kluczem do otworzenia bramy są kamienie bliźniacze z bliźniaczkami. Nie wiem, co tam jest na tym kamieniu. I pewnie będziemy, słuchajcie, musieli to fotografować. Musimy się pospieszyć, ponieważ rytuał się rozpoczyna. Sprawdźmy, czy to o to chodzi. Tak jest, pokazują nam się te motyle. Więc to jest teraz naszym priorytetem. Znaleźć takie kamienie z motylami karmazynowymi i je fotografować. Dobra, moi drodzy. Ja myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.